Szwecja i Finlandia w NATO Johnson próbuje przełamać opór Erdogana Boris Johnson do prezydenta Turcji Finlandia i Szwecja byłyby wzmocnieniem NATO Brytyjski premier Boris Johnson w przeprowadzonej w piątek wieczorem rozmowie z tureckim prezydentem Recepem Teipem Erdoganem przekonywał go, że Finlandia i Szwecja będą wartościowym uzupełnieniem NATO jak przekazano w komunikacie wydanym przez Downing Street, obaj przywódcy podzielają głębokie zaniepokojenie trwającą rosyjską napaścią na Ukrainę i jej dalekosiężnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa i stabilności regionu euroatlantyckiego i całego świata, a także uzgodnili, że będą współpracować w celu odblokowania szlaków dostaw ukraińskich zapasów zboża i złagodzenia wzrostu cen żywności na świecie. W kwestii rozszerzenia NATO premier zwrócił uwagę na zagrożenie, jakie Rosja stwarza dla swoich europejskich sąsiadów i podkreślił, że Finlandia i Szwecja byłyby cennym uzupełnieniem sojuszu NATO. Zachęcił prezydenta Erdogana do współpracy ze szwedzkimi, fińskimi i natowskimi partnerami w celu rozwiania wszelkich obaw przed szczytem w Madrycie w przyszłym miesiącu i powiedział, że Wielka Brytania jest gotowa udzielić wsparcia. Napisano w komunikacie. Finlandia i Szwecja w tym tygodniu oficjalnie złożyły wniosek o członkostwo w NATO. Aby zostały one przyjęte, muszą się na to zgodzić wszyscy obecni członkowie sojuszu, jednak Turcja grozi, że zablokuje ich kandydatury ze względu na udzielanie przez te dwa kraje schronienia milicji syryjskich Kurdów wypkora z organizacji islamskiego kaznodziei Fethullah Gulen. Władze tureckie uważają oba te ugrupowania za organizacje terrorystyczne.